No, jakby mi się udało dzisiaj dać na offa na noc, no jutro już by były potężne ekspy. Na razie to czekam, aż mi owner serwera odpisze. Nie, no nie w jednym miejscu, no ale muszę być jakiś level, nie? A tu jest na tym serwerze jest gigawolny pijanie levela. Wolniejszy niż na realu. Smoki są później. Teraz to smok mnie ma na huknięcie. No ale to z premką, promocją i exoriconem, nie? No to są stare grafiki. Typy, 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 typy. Ze starej TV. No zajebiście, walla dostałem. Ale dawno nie miałem tego lepszego mobka evilowego, nie? Ile jeszcze potrzebuję cyklopów? 30. Mówię, naraz piło się tego dziadostwa znowu. No, jeszcze trochę będę mógł uchu używać. No, ale to nie jest chyba ulubiony serwer PvP-erów, skoro jak można używać tego run na battle. Nie ma lepszego, a co, Realesta już padła po 2 tygodniach? Nie wiem, jak można grać na takim gównie. No ale Casteria to serwer typu Realesta, nie? 2 tygodnie idę. No, to jebać. Ja zostaję tutaj. Nie wiem, ja nie zamierzam nigdy zagrać na serwerze typu Casteria czy Realesta. Dla mnie to jest waste czasu. 2 tygodnie pograć w serwer dead. No chyba. To znaczy powiem tak, na pewno nie za darmo. O. Ale no nie za 7.4 nie zarobił dużo. Bo 7.4 nie miało shopa. Nie opłaca im się to po prostu. Jak jeden serwer 7.4 odpalał, to ludzie będą chcieli więcej. I nie będę grać na najnowszej TB, na nowych serwerach. Czyli stracą kurwę siana. Bo ludzie na tych nowych serwerach to tysiące wypierdzielają. Tak, nie mają plików na 7.4, a po necie wszędzie latają pliki serwerów 7.4. I dla mnie to chodzi o siano i tyle. Bo jak wychodzi nowy serwer na najnowszej TB, to ludzie tam pakują setki, jak nie tysiące złotych. Jakby otworzyli serwer 7.4, to tam nie ma po pierwsze gdzie pakować tyle hajsu, więc byliby stratni. A po drugie, jakby otworzyli jeden serwer tego typu, to ludzie by chcieli więcej i przestaliby grać na nowych serwerach z nowej TB. Więc znowu minus hajsik. Ej, od którego Magicka jest tani chór? Nie wiem, czy mam dawać już manę, czy nie. Jakiś chłop przyszedł i cyklop do niego poszedł. Dawaj loot. No powiem ci, kurde, że na tym refie to grubo na minus, nie? Ile? 400 GP. Dobra, ostatni cyklop. Może taska uda się zrobić i spierdzielamy. Kurde, tam jeszcze jeden leci, ale strzał nie mam. Nie uda się zrobić. Jeszcze tego muszę uwalić. No gini tym padalcem. Dobra, mamy to. 20 level. Mówiłem, że dzisiaj będzie 20. Dobra, dam do 60 many. Zaliczego. Tylko no ja nie wiem, jakiego farta my wczoraj mieliśmy, że dostaliśmy 2 portale z rzędu, nie? To były 2 jedyne portale, które ja widziałem przez 20 level w tej grze. No szczęście w nieszczęście tak naprawdę. No bo i tak nie mogliśmy zrobić. Jeszcze wywaliliśmy się. Tu to jeszcze trzeba zrobić. Manę za niedługo będę miał. Train on dummy da radę zrobić. Co jeszcze da radę zrobić? Damage from creatures da radę zrobić. Open holes with a shovel. Ty, a one się zmieniają codziennie. Bo wczoraj na przykład miałem tańczenie, a dzisiaj nie mam. Też się zmieniają? Or, ale to chyba zawsze jest 1 i 2. No ale nie da się wszystkich zrobić.
Knife'a nie mam. Scarab coinsy dałoby się zrobić. No. Firewheel bolt or carpet. No to tego nie zrobię. 20 razy. Clubring. 250 na sel. Gearback. 200 na sel. Najpierw to strzały muszę kupić. Jak strzały są za 1 GP, to lepiej kurde kupować niż craftować. Dużo lepiej wychodzi. No ale nie mam na razie funduszy, żeby craftować. A ten skill tak wolno się wbija, że... Arbalest 1.51 fire damage 50k. No tak, no ale jak... Chłopy wystawiają arrowy za 1 giepek. Idę zobaczyć na te cyklopy góra prawo tam. Czy tam dużo ludzi jest. I co, w dół i prawo? Mam nadzieję, że mnie nie oszukujesz. No i na tej TB nie znikają te mopki, nie? Więc mogę sobie iść daleko. Pytanie, ile ich tu jest. No a jak są 4 cyklopy. O, jest jakiś. Ty, tu się w ogóle nie ma zejścia w dół. Co, fake dziury. A tu jest. O kurwa, nie. Nie. No tak średnio z tym respem tutaj, nie? No lipny ten respik tutaj. No nie wiem, gdzie się kupuje to. W shopie? Busty, no. 15 punktów. Expik. Na 15 minut, 25%. Scroll of training. Aha, czyli to samonuje dami. Nie, idę tam prawo górę, zobaczę jak to tam wygląda, ile ludzi tam jest. Jak nie, no to będzie powrót na tamtą miejscowe. Jakie levely już mają w ogóle chłopy? 161 MS. Pa, drugi jest Palek. Paladin. Kurde, to 160 level trzeba mieć. Tworzenie postaci było 22.11. 24 november. To on już prawie miesiąc stoi. Za 6 dni będzie miesiąc. No i jest lipa, nie? Bo tam kurde, jednak dużo ludzi biega. To i tak chyba przerwę zrobimy, wiecie? Jest 10. Tak do 12. Bo jeszcze z pieskiem muszę do weterynarza jechać. O 2020? Tylko pytanie, ile ludzi grało, nie? Dobra, ja na razie spadam.